Jak to jest mieszkać przez ścianę? No wiadomo z kim, no. No ostatnio, jak było już po wszystkim, to nadstawiłem ucha. O, tak nadstawiałem, żeby sprawdzić, czy Jacek rzeczywiście tam jest i czy to przeżywa. I było słychać, jak ktoś płakał. Ale Jacek jest aktorem, więc pewnie ćwiczył do jakiejś roli czy coś. Nie? Szekspir, bez sprawy. Dzięki. Ojejku. Trzeba uważać na flesze, bo to grozi face demolition. Co to jest? No nie wiesz, no robi się hardcore z twarzą i nawet grandmatka nie pomoże. Grandmatka? Chociaż jakaś soda, jakiś juice może pomóc jakby co. Ale no. Nie wiem, co ty mówisz jak do to? Mnie. No jak to nie rozumiem. Nie mogę nie zapytać o transfer tańca z gwiazdami do Polsatu, panie dyrektorze. Jaki transfer? To była kradzież. Kradzież w biały dzień, proszę pana. Ale oko za oko. My też nie będziemy gorsi. Ukradniemy im mięsnego jeża. Będziemy sobie go zajadać na wiertniczej, że ho, ho. A jak to nie pomoże, to ukradniemy im to, co zaboli ich najbardziej. Krzysztofa Ibisza. Przecież my wiemy, gdzie on mieszka. Pani Nino, zarzucają państwu kradzież tańca z gwiazdami. Wie pan co? Rozbawiły mnie te zarzuty, no bo jak można ukraść taniec? Jak można ukraść gwiazdy? Przecież tego się nie da zrobić, no. Hubert, poprowadzisz taniec za ile? No tak, realnie no, 100-200. 100-200 tysięcy, tak? Nie, jakich tysięcy, no. Mówię 100-200 złotych, no. Moja sytuacja jest naprawdę ciężka, no. Nawet nie wiem, czym wrócę do domu stąd. Ja mam tą zaletę, że potrafię robić dobrą minę do złej gry. Mogę to demonstrować, proszę bardzo. Niby nie mam pieniędzy, a uśmiechnięty, zadowolony. No i tak to właśnie jest w showbiznesie.